zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Proszę Państwa, przy tej pięknej oprawie muzycznej much latających wokół nas weszliśmy do miasta Bogoria. Po naszej lewej stronie zalew Bogoria, który będziemy teraz okrążać, a w centralnym punkcie tego okrążenia drugi punkt kontrolny, gdzie czeka na nas ciepły posiłek. I co? I będzie ponad połowa trasy, bo jak widzieliście, 25 km zrobiliśmy w 3 godziny 49 minut. Au! A i popatrzcie Państwo, piękny zalew Bogorii z lewej, prawej. Zapytacie pewnie, gdzie Michał, gdzie Marcin? Zostali zjeść posiłek. Ja jakoś się nie widzę dla siebie możliwości, żeby na takiej trasie jak ta zjeść grochówkę, bo to mogłoby się źle skończyć dla mnie kłopotami żołądkowymi. Dlatego po prostu ja już poszedłem, a ze względu na to, że czuję, odczuwam pewne dolegliwości z nogami po wczorajszym dniu pracy, to żeby oni sobie mogli też pójść już lepszym tempem, to ja po prostu ruszyłem wcześniej, a oni będą próbowali mnie dogonić. Także będziemy mieli znowu taką sytuację jak w marszu po puchar. Au! Proszę Państwa, kończymy tą długą, prostą drogę pożarową. To była męczarnią po prostu. Przez ostatnie 5,5, prawie 6 km szliśmy takim szutrem kamiennym po prostej niemal drodze, bez większego cienia. Ale oto wychodzimy. Tutaj dochodzi do nas asfalt. Pójdziemy trochę na wschód, a potem skręcimy znowu na południe i przez las wejdziemy do Staszowa. Au! Mości Państwo, w tym miejscu przecina się nasza trasa z drugiego staszowskiego maratonu z trzecim staszowskim maratonem. Wówczas stamtąd, tu, koło tej kapliczki, szliśmy tam i nasze szlaki łączyły się tam przy tym końcu drogi pożarowej, o czym niestety nie powiedziałem, bo zapomniałem powiedzieć. I to jest ostatnie miejsce przed metą, gdzie nasze szlaki, tamten wytyczony sprzed roku, z tym obecnym, jeszcze się łączą. Teraz, proszę Państwa, asfalcikiem, a potem chodnikiem będziemy zmierzać już do miasta Staszów. Weszliśmy, proszę Państwa, do Staszowa, a konkretnie jesteśmy w parku imienia Górników Siarkowych. Jak widzicie, Pan Michał do nas dołączył, a to dlatego, że włączył mistrzowskie tempo i chciał mnie dogonić, więc mnie dogonił. Zostaje nam jakieś 4, może 5 km maksymalnie i będziemy mieli zaliczone te 50 km dzisiaj. Piękna sprawa. Au. Kapliczka, proszę Państwa, która żegna nas wraz ze Staszowem. Staszów omijamy, mijamy, wchodzimy do lasu i tutaj po przejściu około 2 km dotrzemy, proszę Państwa, do
mety, która usytuowana jest przy ośrodku wypoczynkowym Lotnik w Staszowie przy Dużym Stawie. Proszę Państwa, docieramy do mety ultramaratonu na 50 km, trzeciego staszowskiego maratonu na 50 km. Jesteśmy, proszę Państwa, meta. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.